Jesteśmy jak zwykle w sklepie wędkarski.com, naszym zaprzyjaźnionym sklepie. Krótkie wejście, mamy wędkę Suspirię, wszyscy ją znamy, około 500 trzeba za nią zapłacić. A obok mamy wędkę Mikado, która w zasadzie się niczym nie różni, no nawet przelotkami się nie różni. Kolega z wędkarski.com nam zaraz wytłumaczy, no, ile ona kosztuje, powiedz. Wędka kosztuje niecałe 250 zł, myślę, że w tym przedziale cenowym jest to, będzie to topowy model na 2018 rok, nic lepszego na pewno nie znajdziemy za te pieniążki. No właśnie, bo jak porównujemy jedno do drugiego, no nawet wiecie, te dolniki, wykonanie ich, no tutaj to Mikado jest troszeczkę w mojej ocenie grubsze, ale no przelotki, słuchajcie, niczym się nie różną, a jak ze sztywnością? Sztywność jest taka sama jak w Suspirii, dosyć sztywne wędziska, aczkolwiek z bardzo czułymi szczytóweczkami, także przy delikatnych braniach naprawdę wyczuwalne będą te brania, bardzo czułe wędziska. Myślisz, że sobie z leszczem też poradzi? Jak najbardziej. Mimo, że są to cienkie blanki, chude wędziska, ale bardzo, bardzo mocne, bardzo wzmocniony kompozyt węglowy, jak najbardziej wytrzymają i dużego leszcza czy dorsza. Naprawdę, wiecie co, bardzo fajne wędzisko i myślę, że no, można byłoby się pokusić nawet o jakieś 170 gramów wyrzutu. Ile ma ciężar wyrzutowy? Do 225 gramów, wędka Mikado ma ciężar wyrzutowy do 200. No ale to tak chyba tyle nie damy rady je obciążyć, nie? Tak myślę 150, więcej chyba nie ma co, nie? 150, 160 ewentualnie, troszeczkę więcej można przydobrzyć. Na pewno dadzą radę, są to mocne wędziska, chude, ale bardzo mocne. Odwiedziliśmy dzisiaj wędkarski.com po to, żeby no, nabrać troszeczkę dobra, a dokładniej mówiąc krętlików, agrawek do testów wytrzymałościowych. Wiecie, że mamy nową serię testy na Władek TV, no i tam mamy po prostu, będziemy je rozrywać, tak? Będziemy sprawdzać, czy to, że producent podał, że 30 kg wytrzymuje dany krętlik, będziemy po prostu sprawdzać, czy to jest prawda. Także zapraszam na nasz dział testy, tam akurat teraz ćwiczymy mocno ciężarki, ale lada chwila będzie też o tych krętlikach, także dzięki wielkie i do zobaczenia na Władek TV. Cześć!